Jaka była przyczyna wypadku, na razie nikt nie podejmuje się powiedzieć. Jan Pociecha, oficer prasowy lubińskiej policji. Dopiero przeprowadzone postępowanie wyjaśni, co było przyczyną tego zdarzenia. Droga Lubin-Legnica, kiedy doszło do czołówki, była czarna i mokra. Z dostępnej informacji wynika, że ciężarowa Scania w momencie zderzenia najprawdopodobniej była na lewym pasie drogi, czyli na trasie prawidłowo jadącej karaweli. Niestety dwóch mężczyzn w wyniku doniesionych obrażeń zmarł. Jak wyszedł z tej opresji kierowca Scania? Nie odniósł obrażeń. W miejscu czołówki jest podwójna linia ciągła i zakaz wyprzedzania. Na miejscu nikt jednak nie chciał potwierdzić, czy Scania wyprzedzała lub zaczynała wyprzedzać inny pojazd lub z jakiego powodu miała znaleźć się na lewym pasie. Busem podróżowali pracownicy Polskiej Miedzi z Huty w Legnicy. Czołówka okazała się niezwykle tragiczna, mówi kapitan Bogdan Ćwikliński ze Straży Pożarnej w Lubinie. Przy samochodzie znajdowały się dwie osoby poszkodowane, które skarżały się na różne bóle i w środku trzy osoby poszkodowane, z udziału dwóch stwierdziliśmy brak oznak życiowych. Z nieoficjalnych informacji wynika, że ciężarówka mogła jechać nawet 90 km na godzinę. Auto osobowe zostało niemal rozprute w momencie zderzenia. Cały lewy bok pojazdu przestał istnieć. Oba pojazdy wylądowały przy drożnym rowie, ale karawela jeszcze dachowała. Na miejscu pod nadzorem prokuratora pracowała policyjna grupa dochodzeniowo-śledcza i biegły z zakresu ruchu drogowego. Trójka między Lubinem a Legnicą była nieprzejezdna przez blisko 4 godziny. Przez kolejne dwie obowiązywał ruch wahadłowy. Piotr Grażewski, Radio LK.